pokażę wam, jak zrobić tort makaronowy z sosem bolońskim. Pokroję marchewkę teraz w grubą kostkę. Cebulę pokroiłem również w drobną kostkę. Teraz seler. Nie ma sosu bolońskiego bez czosnku. Wszystkie warzywa teraz będę dusił w oleju rzepakowym. Teraz dorzucam zmieloną wołowinę. Odrobina przypraw. Najpierw dodaję ziele angielskie. Teraz dodam liść laurowy. Dorzucam całkiem sporo tych listków. Istotne jest, aby mięso dobrze doprawić też solą. I jeszcze do tego dużo świeżo mielonego pieprzu. Teraz całość zalewam czerwonym, mocno wytrawnym winem. Mogę teraz dodać sos pomidorowy, a dokładnie tu passatę i zacząć na nowo. Dodam jeszcze do tego krojone pomidory. Pora na kolejną część przepisu. Usmażę makaronowe warstwy mojego tortu. Potrzebuję naprawdę sporą ilość jajek. To jajka zlepią mi makaron. I muszę bardzo dokładnie makaron obtoczyć teraz w tych jajkach. O, i teraz na patelnię, zobaczcie. Rozkładam na płasko ten makaron w jajku. I czekam, aż jajko się usmaży. Jest ryzyko, jest zabawa. Teraz trzeba spód przerzucić. Udał się. Spójrzcie tylko, jak pięknie wygląda. Potrzebuję jeszcze kilku warstw, aby złożyć tort. Sos do dalszej obróbki musi być porządnie wystudzony. Odstawię go teraz na bok i poczekam, aż ostatni mój spód tortowy się usmaży. To już ostatnia warstwa mojego cudownego tortu. Sos dosyć szybko przestygł, aby ten sos podczas pieczenia stężał, aby dało się później tort kroić na kawałki, muszę dodać sporo jajek. Na kilogram mięsa daję około 4 jajek. I teraz ten najgrubszy spód układam na dno. Pierwsza warstwa mojego sosu bolońskiego już w środku. Teraz druga warstwa i tak kilkukrotnie to powtarzam. I na wierzch wkładę warstwę spodu makaronowego. Mogę teraz to wstawić do pieczenia. Będzie się piekło około 20 minut w temperaturze 180 stopni. Teraz najbardziej wyczekiwany i najstraszniejszy moment przy robieniu każdego tortu. Moment, w którym będę ściągał ten rand.